Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Inside. Chyba tutaj skończyliśmy w ogóle poprzednio, co nie? Czekajcie, bo mi padł. Nie działa. No, czyli jeżeli tu skończyliśmy, a na to wygląda, no to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak kontynuować tą przygodę. Jest dużo rzeczy, które muszę zrobić, niestety. No ale gry to są wspaniałe rzeczy i dzisiaj możemy, słuchajcie, zanurzyć się w środku innego świata. Dziwnego świata, bardzo dziwnego świata, ale jakże przede wszystkim interesującego. Oj. Moi drodzy, jakby jeżeli wiecie. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie polegał. O! Pracownicy, wreszcie ktoś nie w maskach, a przynajmniej na to wygląda. Jeżeli ten odcinek, słuchajcie, będzie jakoś. Ło! My tam mamy skoczyć, tak? Nie. To jest grane. O, niedobrze. My, słuchajcie, musimy tam skoczyć. No dobrze. Easy Club Boys. Mamy to. Chciałem powiedzieć, że jeżeli wiecie, będzie ten odcinek taki. No, z jakiegoś powodu mniej interesujący, to dopiero wstałem. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ja tutaj cały czas obserwuję, czy wszystko. Zwiększyłem w ogóle jakość nagrywania. Tak srogo zwiększyłem jakość nagrywania, tak że te odcinki mogą ważyć chyba z 6 giga, nie? Nie, jakby zwiększanie jakości nagrywania nie dużo tak szczerze daje. Bo YouTube i tak wraca, nasze zwiększanie bitrate'u, bo jakby YouTube wraca do swojego bitrate'u, ale. Ale wydaje mi się, że chyba lepiej mieć ten bitrate niż go nie mieć, nie? Mam 20 tysięcy teraz. Nie wiem po co i czy. Znaczy, YouTube i tak to wiecie, zmniejszy, więc lepiej kombinować troszeczkę inaczej z jakością. Ale. Może będzie ok, nie wiem. W sumie wiecie. Kiedyś streamowałem właśnie w 20 tysiącach zazwyczaj, jak ludzie pytali, to mówię, co? Ja streamuję w 5, nie? No ale dobra. No ale jakość była bardzo w porządku i ni nigdy w życiu nie zdarzyło się chyba tak, że jakość tego była z jakiegoś powodu słabsza, więc wydaje mi się, że jest okej. Chyba się trochę zmęczyliśmy. A, to jest woda, ty! My pod wodą. Okej, okay, interesting. Holy shit! O, wow. Szybko ta woda zeszła. Nie chcę tego klikać, bo. A nie, chyba muszę to kliknąć, bo to podnosi wodę jakoś. Co tu mamy w ogóle? Jakiś rowerek? Szkoda, że nie możemy biegać, tak wiecie. Do góry, na dół byśmy sobie to pozwiedzali, ale. Rozumiem, że taka gra. Panowie? Nie ma problemu. Już się powoli zaczynam przyzwyczajać do tej gry, ale z początku ja oglądałem, mówię, ja obejrzałem praktycznie cały, praktycznie, dosłownie obejrzałem cały pierwszy odcinek, który nagrałem, bo moje reakcje i to, co się tam w ogóle działo, ale wiecie, człowiek się szybko adaptuje. I teraz już
Mam wrażenie, że mało rzeczy mnie zdziwi. Chociaż kurde, chociaż powiem wam, coś mi się wydaje, że to nie jest. Że to nie jest koniec zaskakujących rzeczy w tej grze. Okej. W sensie my chyba mamy się dostać tam po prawo. Czyli tutaj na to by wychodziło? Tylko jakby nie mamy żadnego przedmiotu, żeby tam wejść. Aha, czyli po prostu klikamy i... Nie no, czekajcie, sprawdzę to. A wydaje mi się, że... Nie. Albo tu na linę? Dobra, czekajcie. Tu coś jest do wzięcia? Nie ma. Gdzieś musimy iść dalej w każdym bądź razie, nie możemy się tu zatrzymać. Może ta woda jest przepiękna, a teraz jak zwiększyłem jakość, to w ogóle jest przepiękna pewnie. Co? Co? A. Ty no, nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie. Co jest grane? Dobra, jeszcze raz, na spokojnie, na spokojnie. Czekajcie. Nie ma co się spieszyć. Najwyżej machniemy dłuższy odcinek, prawda? No, czyli w ogóle tym przyciskiem bierzemy wodę i ją napełniamy. Spoks. Dobra. Okej. Do niczego mi się... A szkoda, że tu nie ma sprintu. Znaczy sprint jest tak jak gałką idę, nie? Czyli jeżeli lekko pójdę, to on se idzie normalnie. Ale to jest kurde ładne, nie? Dobra. I myk! No nie. A to jak dwa razy naciśniemy? Kurde, to wam powiem szczerze, nie mam pojęcia dlatego co mam zrobić. Daje mi się, że... Nie, no nie. Pewnie rozwiązanie będzie giga trywialne i łatwe, ale dobra. Tu mamy w razie, by nam się nie udało, to możemy się cofnąć. Tylko co mamy nam się kurde nie udać? To jest dobre pytanie. No twórzmy se to. Czy my biegamy w jakichś bucikach? Bucikach. Przez chwilę wyglądają jak skarpetki. Boże, tak ja naprawdę chcę przechodzić ten etap przez 3 godziny. Boże, jak ta gra jest ładna. Patrzcie na to. Jeszcze ślady zostawiamy. Boże. Wiedźmin 3 to przy tej grze to jest chyba, gościu, nic. Czyli tutaj jednak. Okej. Nie podoba mi się ten dźwięk. Tam przeszukują, czy coś takiego. Aha, i teraz, aha, czyli my jednak musimy się dostać na górę. Okej. Czyli jednak idziemy na górę. Weźmiemy sobie tylko to, żeby... I żeby dojść do liny.
Nie ma to sens. Ciągle nie. Ja bardzo rzadko gram, słuchajcie, w gry 2D, więc. Czy takie 2D, wiecie, że możesz iść w jedną stronę, o to mi chodzi. Więc. Ja strasznie dużo patrzę na przedmioty, które nie powinienem patrzeć. Czy jakiś, mówię, rower weźmiemy, coś takiego, nie wiem. Patrzcie, jak to jest smooth. Fru, fru, fru. Boże. Nie, no jeszcze raz, muszę sobie pobiegać, bo przecież nie wytrzymam. Patrzcie to. Nie wiem, kto robił tę grę, ale give me another game. Mamy tu jakiś pociąg. Normalne miasto, jak mówiłem wcześniej. Tak się żyje właśnie w miastach. Polecam Poznań właśnie identycznie. A tam se normalni ludzie chodzą. Czemu my tym... Oj, tu już się dzieje coś dziwnego. O, a tu w ogóle coś się dzieje dziwnego. O kurwa, to się tak nie da na raz. Kręć ty młody, kręć! Dobra. A to musi być... To... No musi być. Chciałem powiedzieć, że to musi być straszne dla tego chłopaka. No to mogłoby być straszne, gdyby, wiecie... się... Tak musi iść za tego, ja... Nie wiem, na przykład ja mam tak, że się strasznie... Znaczy staram się zazwyczaj wczuwać w gry, bo inaczej one nie mają sensu dla mnie. Niektórzy ludzie mają odwrotnie, co nie? Czyli na przykład... widzą kurczaczki i my kurczaczki do tego i tam nawalają, no. Tak jak mówię. Możecie obejrzeć 3 razy tą samą grę, a 3 razy będzie w innym wydaniu zazwyczaj. Dobra, no myślę, że... Siup. Oni śpią, słyszycie? Znowu się zaczyna. God damn it. Biegnij młody. Run, motherfucker, run. Oj, teraz będzie coś czuję, że... Kurwa, co tu się dzieje? Dobra, walić to. A! Szybko, szybko, młody! Dawaj, 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 dawaj! Młody! O! Jest, udało się. Holy shit. Ja ta gra jest na milimetry, tak jak z tymi psami, to wszystko jest kurczę na milimetry robię, no nie? Że dostarczy dużo emocji ta gra, przynajmniej mi. Oj. Raz, dwa, dobra. Przez chwilę bałem. A chciałem okno otworzyć, Boże, Eryk. To jest gra w teorii 2D, więc przestań tak robić, dobra. To mi wygląda niebezpiecznie, wam powiem szczerze. Oj, bardzo źle zrobiłem. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale dobra. Tu mam jakąś dechę, możemy ją wziąć? Nie, nie możemy, czyli ta decha stoi jakby obok, dobra. No to co, młody, na łańcuch. Jest Gites. Nie jesteś szefem. Jestem ciekaw zakończenia tego wszystkiego. No, jestem ciekaw, mam nadzieję... Nie chcę spoilerować, ale... Możliwe, że zakończenie nie będzie jakieś turbo fajne i będzie dużo znaków zapytania. Ale nie jestem... Nie, w sensie nie kojarzę zakończenia, ale kojarzę fakt, że możliwe, że będzie tak, że będzie... Właśnie dużo rzeczy, dużo pytajników na końcu, aniżeli... Dużo pytajników, aniżeli faktyczna odpowiedź. Chociaż nie pamiętam, tak jak mówię, nie pamiętam gry, kiedyś ją oglądałem, ale nie pamiętam, o co w niej chodziło. Dopiero z czasem sobie przypomniałem, że właśnie tych ludzi... Tam są psy. Dobra.
nie widziały nas. O, to pam... Co jest grane? One umiem pływać, więc... O kurwa, no to mamy problem, panowie. Ale nie umiem pływać pod wodą. O, tu jakiś sambo wylatuje. Pod wodą? Nic. Ale Boże, jak ta gra jest ładnie zrobiona, ja nie wiem. Czemu ci ludzie nie robią takich świetnych gier, no? Oj, wydupię mnie stąd. Taktycznie, taktycznie go zrobimy, patrzcie. On tu myśli, że nas ma, a my... śru! O. O, jesteśmy rutli. No to by... to lipa z tym śru wyszło. Nie no, nie damy rady, trzeba w tą. Dawaj, młody. Na silku, na silku. Opanujmy emocje, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wdech, wydech, młody, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, duży wdech, lecimy w dół. On kurwa jest w szoku. On kurwa jest w szoku, chłopie. Daj młody, dawaj, dobrze. Zajebiście nam poszło. Tylko teraz kurwa nie mam pojęcia co dalej, biegnij. Muzyka jest zdecydowanie za głośno, młody biegnij. Biegnij, biegnij młody, biegnij, biegnij. Dobra, tu nie da rady. Oj kurwa, ale inne dały rady. Skakuj. Do góry, do góry. To pamiętam, to właśnie pamiętam, słuchajcie, powiem wam szczerze. I wszystko jest za głośno. Nie wiem, czy wy też odczuwacie, że jest za głośno. Nie wiem szczerze, czy zmieniać, bo już jest mocno zmieniona głośność. Więc kurde wam powiem szczerze, że wydaje mi się, że wydupaj na drugą stronę Gorgon. Młody, młody! No, jest lipa. Biegnij do góry. Wszyscy są mądrzejsze niż sądziłem. Młody. Nie, one muszą chyba dojść do tego. Spokojnie. Oj, spadliśmy. To jest kurwa zła informacja bardzo. Wspinaj się! Gałganie. A tu nas nie dorwią. Chyba. Teraz tak. Tak. Jezu, wszystko jest głośne. Szybko. Po jednym, po jednym, po jednym, po jednym. Nie ma co wiecie. To pamiętam. To na bank pamiętam. I to pamiętam, że widziałem gdzieś. Daj, młody, młody. Dasz radę, czy nie dasz? Kurwa, może być ciężko teraz. Dobra, puszczaj. Walić, walić. Nie dam ci umrzeć. Hał, hał. Kurwa, no my tak spadamy niedobrze niestety. Biegnij, biegnij po tej kurwa! Co ty kurwa robisz? Bałwanie. A mama mówiła, jedz, jedz warzywa, jedz spinak, jedz brokułki, a ty co, chłopie? Nie do końca jestem pewien, czy ja kumam o co tutaj... Ale wydaje mi się, że przez siatkę one nas gryzą, albo coś takiego. Więc musimy, więc robimy tak. Bo one przez siatkę jakby nas gryzą i przez to nie możemy... Głupie kundle.
Była taka bajka chyba. Chojrak, tchórzliwy pies. Łupi kundel. Oj, młody, to nam za dużo czasu zajmuje, kurwa. Chciałem powiedzieć, że zazwyczaj wczuwam się w postać, że ja nią gram, co nie? A z jakiegoś powodu teraz mówię, że teraz czuję się jakby... Nie, kurwa. Dziwne to jest. Już nie mówię, że ja... Wchodzimy tam? A, okej. Okay. Już nie mówię jak... Już nie mówię, że wiesz, uciekaj Erych, tylko mówię młody, uciekaj. Dziwne. Ale coś tam było właśnie, że Roch tam mówił, że mu się ciężko grało chyba w tą grę, bo ma syna i tak dalej, nie? Zobaczymy, no. Uczucia powiem wam na koniec, ale... Ale no, tak dziwnie. Zazwyczaj jednak jak staram się grać, to jednak gra ma tak, nie wiem, może, nie wiem dlaczego. Kurwa, to jest człowiek. Fucking human, man. O, another human. A może my jesteśmy z tych właśnie ludzi, co oni produkują, tylko jakby uzyskaliśmy świadomość? I jakby ludzie żyją normalnie, ale szukają właśnie tych maszyn, żeby one... I oni jakby szukają tych maszyn, żeby... szkoda, mogłem wejść tam do tego, ale dobra. A chuj, cofnę się. Może jakby my uciekliśmy z tego i dlatego oni szukają i zabijają tych ludzi, znaczy tych nie ludzi, bo myślą właśnie, że to nie są ludzie. Tak jest. Look at this. Widzieliście? Tak jest. Chyba pewnie i tak generalnie musieliśmy się cofnąć. Oj. Ależ tosik. Bo ależ tosik. Lecimy w dół. Co tu jest ciekawego? Ta gra jest, kurde, przemocarna jest, słuchajcie, gra. Oni stąd się jakby wynurzyli, czy coś takiego, co nie? Mogę coś jeszcze? Nie wiem, co to robi. Okej. W sensie, budujemy moc, czy coś takiego? Chyba tak, chyba jest zbudowana moc, co nie? Ło kurde. Ale jazda. Ale mi się podoba ta gra. Ale mam ciary. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, długo zwlekałem, żeby nagrać tą grę. Czekałem, no to jest masa gier, które muszę ograć, więc jakby, znaczy muszę ograć, co nie, no chcę ograć, więc jakby, długo mi zajęło no, czekanie na tą grę, a słuchajcie, no z jednej strony żałuję właśnie, że czekałem na tą grę tak długo, a z drugiej strony słuchajcie, no niesamowite, że możemy teraz sobie w tą gierkę pograć i przecież zobaczyć, jaka ona jest prześliczna. Choćby teraz, to jest... Ta gra jest po prostu, słuchajcie, ładna swoją grafiką. Wiecie, są różne grafiki, jakby wiecie, pewnie, że Wiedźmin też jest ładny, co nie? Ale to też jest ładne, no. A nie zużywa jak 98% karty graficznej, tylko 33. Chociaż jeszcze OBS pewnie zabierasz z 15, więc pewnie z 15%. Nie wiem jak dużo OBS zabiera, ale... Chciałem pozwiedzać, mogliśmy tam wcześniej jeszcze jechać na prawo, co żałuję, ale już nie będę jakby się wynurzał. Dobra, tu już przebijamy się przez jakąś tamę, czy coś takiego. Holy shit.
To jest jakiś, słuchajcie, mocny sprzęcior. Bo nic nam się nie dzieje, przebijamy się przez kurde wszystko. A może to jest właśnie taki sprzęt do eksploracji? Coś takiego? Nie. Przez chwilę możemy spojrzeć tam w oddal, ale to raczej naprawdę przez chwilę. Tu ściana, rozumiem. Tu w dół. Damy radę? Tak, jest, damy radę. Dobra, no. Logiczne jest, że mamy się tutaj raczej przedostać, ale o, widzicie? To są jakieś autostrady, więc raczej wydaje mi się, że to nie jest maszyna do zabijania, ale słuchajcie, maszyna do przeszukiwania różnych rzeczy i patrzenia po prostu, jakby przeszukiwania tych staroci. Czy tam pływa człowiek? Widzieliście to? Tam w oddali pływał chyba człowiek. Coś na wzór człowieka, to coś możliwe, te maszyny, nie wiem co to jest. O, kubeczek normalnie sypływa tutaj. Jeszcze możemy go strącić. Boże, przepiękna jest ta gra, przepiękna. Boże, więcej takich gier. Mam nadzieję, że ta firma ma jakieś gry, to... Słuchajcie, jeżeli ma, gościu, pewnie że ogramy, pewnie że tak. Ja bym nie ograł. Zatem jest dużo jest, słuchajcie, takich małych firm, szczerze mówiąc. Które mają fajne gry i czasem słuchajcie, zdarzy mi się zapisać tam w ich na przykład robią tak, że takie mniejsze firmy robią często tak, że jakby dają ludziom do testowania różne gry, jak się tam zapiszesz, więc o, możemy się tu wynurzyć w ogóle, to zróbmy to w sumie. Więc słuchajcie, zdarzyło mi się zapisać do kilku takich edycji. Do kilku może też przesadzam, nie? Ale tam... Aha! A to nie, młody. Wskakuj jeszcze do środka. Może tu też się da tam dalej popłynąć. Jakiś easter egg albo coś takiego. Czy nie? Czy to jest tylko dla durniów? Że będą próbować w kółko? Chyba dla durniów to jest, mi się wydaje. Jest taka gra na przykład o... tworzeniu własnych ryb, znaczy, nie, inaczej, tworzeniu własnego jeziora i tam, wiecie, dbacie o to, żeby te ryby zjadały te, tutaj tego, wegan, do takiego na przykład oni robią teraz tą grę, taką jedną, to myślę, też sobie ogramy. Pamiętam, jak byłem mały, zawsze nie leży się oczywiście interesowałem rybami, to a nie, ty, my tam nie wejdziemy, to o co chodzi? Aha, bo przecież to jest 2D, można iść w prawo i w lewo, co ty, Eryk, kurde, robić? Pamiętam, słuchajcie, że tego, że dokończę... Ty, młody... Pamiętam, że zawsze sobie robiłem takie właśnie, że na przykład z plasteliny, nie? Że robiłem szczupaka na przykład i szczupak zjadał tego i ten tego i ty się rodziło tyle tych, tego, owego. Tak się bawiłem, więc no, mamy czasy komputerów, nie? To nie jest 2007 czy 6 czy tak dalej, więc myślę, słuchajcie, że taka gra będzie dla mnie czymś fajnym i na pewno myślę sobie kupimy ją, ogramy albo dostaniemy, bo to tam zależy, nie wiem czy się... Czasem na przykład zdarzyło mi się kilka razy zapisać właśnie w takich beta testach i dostałem jakąś gierę za friko. Darwin Project na przykład. Nie wiem, czy ktoś to gra jeszcze. Ja kiedyś na początku grałem, a tak szczerze to... Potem mi się tak szczerze odechciało troszeczkę grać. Nie ze względu, że gra jest zła, tylko jakby jest masę gier i ja preferuję na przykład League of Legends, prawda, i tak dalej. Dobra, ja myślę, że... No, powiem wam szczerze, że myślę, że tutaj nie damy rady przejść, co nie? Że jakby nie ma tutaj takiej opcji. Ja nawalam od 9 minut pewnie w tą ścianę. Dobra, trzeba coś innego wykombinować, trzeba coś tak... Gościu, ostatni raz se dupniemy. My se nie dupniemy, myk! No nie udało się. W ogóle można coś jeszcze tu robić? Pod X nic nie robimy. No to nie, to mamy tylko A i X, to są jakby... Jakby max rzeczy, które możemy robić w tej grze.
Tędy wjechaliśmy, to była ta autostradka. Więc kurde, gdzieś się tutaj zagubiliśmy, słuchajcie, gdzieś się zagubiliśmy. Tu jest woda. Podejdź do góry, nie podoba mi się. Krzesło do góry? Bagietson, znowu coś przyklejasz? Kurwa. Aha, dobra. O kurwa, to będzie strasznie ryzykowne, wam powiem. Ja muszę się chyba troszeczkę bardziej skupić na grze, bo ja sobie opowieści opowiadam, a... Dobra, słuchajcie, no to będzie giga ryzykowne, ale chyba nie mamy wyboru. Biegnij. Dawaj, dawaj. O, udało się. No, poziom wody tu mógł być inny w teorii. Chociaż chyba jakby był inny, to wydaje mi się, że ciśnienie by spowodowało, że chociaż nie wiem w sumie. Fizyka. To nie są moje mocne strony, okej? Szkoda, że... Uwe, już co on robi? Szkoda, że nie mamy jakiegoś paska, jakby, słuchajcie... Szczurki. Paska jakby i ile możemy wstrzymać powietrze w teorii, nie? Tylko to... W ogóle ta gra. Zero interfejsu, nic nie pokazane. Chwytasz chłopie pana i grasz. Ciekawe, nie? W sensie rzadko się spotyka grę, w której po prostu chwytasz pada, grasz, nie masz nic, kur... Tylko idziesz prawo i lewo, co nie? Dobra, jesteśmy w... Gdzieś jesteśmy, no. Powiem szczerze, raczej bym tu nie zaskakiwał. Raczej bym powiedział, że zaskakiwanie tam byłoby ogromnym błędem. Wydaje mi się, że klikanie tego przycisku też będzie ogromnym błędem, ale chyba nie mamy wyboru. Śródu-du. Co teraz? Chciałem to otworzyć wcześniej. Kurde molek. A da się to w ogóle otworzyć? A to się nie da w ogóle otworzyć. A, widzicie, ale jajca. No dobra. To mogliśmy uciekać, a nie wiedziałem, że się nie da otworzyć. Czemu się nie da otworzyć? Jeszcze raz, prawda. Wydaje mi się, że byłoby to rozsądne, ale chyba o to chodzi w tej grze, że. Patrzcie, jak na to naciśniemy, to w ogóle się lekko otwiera. A nie, to może nasza postać zostawia takie dziwne smugi? Nie wiem, dobra. W tym razie chodźmy. Dobra, fru, lecimy. Zasadę młody. Biegnie, biegnie, biegnie. Na silku. Na silku, na silku, na silku młody. Easy, easy, easy peasy. A to są w ogóle te rzeczy do wykluwania. Czy czegoś tam. Takiego. A myśmy tu nie byli? Byli. Oczywiście, że byli. Po prostu musimy obejść okrężną drogą z powrotem. Albym tam zanurkował najgłębiej jak się da i tam płynął i patrzył co tam twórcy wymyślili, kurwa, ale utonę. A dobra tam. To nie ryzykuje, ten nie pije szampana, co tu się dzieje? O goddamit, a co to jest? Młody, a nie otworzysz tego. Płyń do góry, da żadę, blu, da żadę, już jesteśmy. Jest na silku. Nie wiem ile razy musi se blupnąć. Żeby blupnąć, żeby tupnąć sobie, żeby utonął. Ale chyba, nie wiem, 4 może, 5, coś takiego. Dobra. Szkoda, że, w sensie, szczerze, pomyślcie jak ta gra by była emocjonująca, jakbyś miał tu życie, nie? Albo jedno. Wow. To by było giga emocjonujące, bo każdy by tak tryhardował. Ja rozumiem, że to jest gra i za cel. Teraz jesteśmy kurwa w lesie? Drzwią byliśmy gdzieś zupełnie indziej. To strasznie dziwne miasto jest. Co teraz tu. Co to? Generator. Frajdy? Nie bardzo. Nie sprawia mi frajdy ten generator, wam powiem szczerze. No, może tak i. Okej. Nie mam pojęcia, czemu ma to służyć. Ale wiem, czemu posłużyć może nam. Tak jest. Ja tu zwiedzam, bo tu każdy, słuchajcie, zakątek jest świetnie zrobiony.
No, powiem wam, no, nie, po tylu minutach w tej grze jedyne co mogę, słuchajcie, zrobić to zaklaskać twórcom. O, żeś młody zepsuł. Co ty robisz? Chłopie, pod wiatr musisz. Pod wiatr, nie z wiatrem. Pod wiatr, Adam Małysz. Chłopie. Kurwa, no nie tak, no co ty? Cosplay, kurwa, chyba tego, jakieś tam, nie wiem, żyły robić, ty. Ale nie. Mam lęk wysokości, dobra? Dobra, udało się. Kurwa, drą się. A, jakby, no właśnie, jakby ktoś się darł, to jakby. To sorry, no ale. Wiecie, jak. Jezus, już myślałem, że to jakaś osoba jest. A tu nie byliśmy na dole? A wskoczyłbym tam. Ale się pewnie zabije, znając życie, no to przecież czemu by nie. Dobra, walić to. Dawaj. O, na chillku, młody, na chillku, chillku. Dobra, słuchajcie, już dużo przeżyliśmy. Znaczy, przeżyliśmy to też mocne słowo, zważywszy, że w 99% ginąłem. Wiecie, ja bym sprawdził, czy to nie ma czasem ogranicznika czasowego. Bo zaraz wejdziemy w dół i się okaże, że jedyne co mogę zrobić, to się suicide'ować. Dobra, huro przez tego. Śrub. Dobrze jest. Nie, nie jest dobrze. Ty, co tu się kurwa dzieje? Przecież myśmy tu byli. Na ciuli, a rzym to otwór. A! Co to kurwa było? Co to kurwa było? Młody, właź tam kurwa i mnie nie denerwuj. Dobra. Ja pierdolsztajn. Co to było? Dobra. Zaczynam się pocić, jest 40 minuta. Dobra, ja myślę, że w ogóle skończymy ten odcinek teraz. Nie spodziewałem się, że tu będą strachajdła jakieś. Poszukajmy tego. Daj, chodź i napierdolę z tym chłopie. Chotu. Chotu. Dostaniesz kurwa giga kopa z tego czegoś. Dobra, słuchajcie. Myślę, że teraz jest odpowiedni moment, by zakończyć tą grę. Przebijmy się jeszcze troszeczkę dalej. Myślę, słuchajcie, że jak. O nie! Czy ja muszę wyjść? Czy ja muszę na. Czy ja. Nie, nie dajcie mi. Tu był. Potwór był. Pływał potwór. Dobra, słuchajcie, myślę, że tutaj zakończymy tym emocjonującym końcem, że tak powiem. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że nie wystraszyłem was bardziej niż to coś, co było. Chociaż pewnie zgaduję, że ja was bardziej wystraszyłem niż gra, ale dobra. Do zobaczenia. Przypominam na samym końcu łapka w górę o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału oraz Instagrama. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że odcinki są codziennie o 16 i 18. O tej mnie znajdziecie na tym kanale. Do zobaczenia. Hejo, hejo.